Cześć, witajcie w Prus TV. Słuchajcie, starczy już Ulfa Ekmana. Starczy już, chyba o nikim nie nagrałem tylu, że tak powiem, materiałów i chciałbym zamknąć ten temat. A zamknięciem tego tematu niech będzie film. Film, do którego link podam wam na dole pod filmem. Mianowicie link do materiału, który prezentuje nabożeństwo, na którym Ulf Ekman ogłosił swoją decyzję o przejściu na katolicyzm. Ulf ogłosił w kościele, który przez 30 lat praktycznie budował. Ogłosił w swojej macierzystej wspólnocie. De facto z tej wspólnoty wyszedł. Możecie obszerne fragmenty przetłumaczone na język polski zobaczyć w materiale. Mnie tylko zszokowała pewna rzecz, mianowicie, że może jestem za bardzo, że tak powiem, reakcyjny, może mam za bardzo, że tak powiem, cięte od słupka do słupka poglądy. Jakkolwiek mnie uderzyła jedna rzecz, że to wszystko odbyło się w takim duchu, tak, błogosławimy ci, idź sobie, rób sobie, bierz siebie, żonę, okej, idź, rób co chcesz i jeszcze ci brawo będziemy bili na koniec. Faktem jest, że być może Szwecja to jest bardziej tolerancyjny kraj, aniżeli Polska, ale szczerze, dla mnie tu powinny być gwizdy, powinny być stukania, powinno być buczenie, a może Ulf przyzwyczaił swoją wspólnotę już do tego, że ma świra pod kątem Kościoła katolickiego i już tych ludzi też tak, można powiedzieć, przetrenował, przyzwyczaił, przygotował do tego, że kiedyś to nastąpi. Bo przecież wiadomym jest, że zapraszał księży, biskupów katolickich do siebie, do wspólnoty, a w związku z tym to nauczanie miało, ekumeniczne nauczanie, miało wpływ na pewno na ludzi, którzy tam byli. Sam osobiście znam jeden przypadek z Polski, przypadek osoby dosyć znanej w środowiskach protestanckich, osoby, która wyszła z Kościoła katolickiego i pod wpływem nauczania Ulfa Ekmana, jeszcze zanim ogłosił oficjalne swoje wyjście ze wspólnoty, ogłosiła, że chce się z powrotem pojednać z Kościołem katolickim, chce de facto wrócić na łono Kościoła katolickiego. Ogłosiła to w oficjalnym oświadczeniu, w oficjalnym liście. Nie będę wspominał, kto to jest. Jest to osoba, która zajmuje się, tylko dodam, edukacją dzieci. Cóż, przykre to, przykre. Nie zgadzam się z tym, no nie zgadzam się z tym. Drażni mnie to. No ale cóż, taka rzeczywistość. Trzymajcie się. Było to Prus TV. Cześć.